Drodzy, chciałbym mówić o jednym wersecie z listu do Rzymian, ale chciałbym jeszcze przez chwilę sam, żebyśmy jeszcze przez chwilę się pomodlili. Janusz tak pięknie zaczął modlitwą, wprowadził modlitwą, i to jest dobre, ale ja też mam na sercu, żeby rozpocząć dzisiaj zwiastowanie modlitwą. Bo zdaję sobie sprawę, że bez posługi Ducha Świętego jesteśmy ślepi. Jesteśmy totalnie ślepi. To On sprawia, że światło Boże przychodzi do Twojego i mojego życia. I wtedy możemy zobaczyć samych siebie, jak tak naprawdę wyglądamy. Panie, tak dziękujemy Ci za tą społeczność, za dzisiejsze zgromadzenie, za to, że możemy Ciebie uwielbiać na tym miejscu. I prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś dotykał mojego, naszych serc każdej osoby. Każdego, który też może będzie słuchał tego zwiastowania, Duchu Święty, otwieraj nasze serca i objawiaj nam stan naszych serc. Dziękujemy Ci, że Ty zostałeś posłany, aby przekonywać o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I dziękujemy Ci Duchu Święty, że Ty ciągle pracujesz nad życiem człowieka. I tego niezbawionego, aby go przyprowadzić do Chrystusa i tego zbawionego, aby go prowadzić w prawdzie. Tobie niech będzie chwała. Amen. Od jakiegoś czasu żyję słowem, które jest zapisane w liście do Rzymian, w szóstym rozdziale wierszu dwudziestym drugim. Ten wiersz mówi tak, teraz natomiast wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu. Macie korzyść w uświęceniu, a końcem jest życie wieczne. Myślę, że kiedy czytamy ten fragment, ten wiersz Bożego Słowa, to przesłanie jest bardzo wyraziste, bardzo jasne. Takie cztery główne punkty możemy widzieć w tym wersecie. Nie ma tutaj właściwie pola do jakichś wymyślań z naszej strony. Wyzwolony od grzechu. Oddany w niewolę Bogu, mający korzyść z uświęcenia i mający osiągający życie wieczne. Bardzo proste prawdy, które są tutaj przedstawione. W, w, w interlinearnym grecko-polskim Nowym Testamencie to jest oddane tak, teraz zaś uwolnieni od grzechu, dawszy się uczynić niewolnikami zaś Boga. Macie owoc wasz ku uświęceniu, zaś na końcu życie wieczne. Przekład dynamiczny mówi: Teraz zaś uwolnieni z podmocy grzechu, oddając się w niewolę Bogu jako owoc, zbieracie wasze uświęcenie, a na końcu tego procesu czeka was wiekuiste życie. A więc te wszystkie tłumaczenia, jest ich oczywiście dużo, dużo więcej. Podkreślają te cztery bardzo ważne rzeczy, które są zawarte w tym fragmencie Bożego Słowa. I dlaczego to napawa mnie takim, taką troską, takim myśleniem? Potrzebujemy Ducha Świętego, aby zrozumieć, tak jak już słyszeliśmy przy wprowadzeniu do wieczerzy, że każdy człowiek ma ogromny problem z grzechem w swoim życiu. Więcej tutaj jest napisane, że każdy człowiek, jest niewolnikiem grzechu. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli bardzo wyraźnie, czy przyjrzeli się temu, co mowa jest w tym pierwszym, na tym pierwszym jakby etapie tego, tego wersetu: wyzwoleni od grzechu. W jednym i drugim przypadku. Niewolnicy Grzechu i niewolnicy Boga to jest to samo greckie słowo doulos, które tłumaczone może być w dwojaki sposób: słudzy Grzechu albo niewolnicy Grzechu, i słudzy Boga albo niewolnicy Boga. To są dwie opcje, przed, które są w życiu człowieka, czy ym, dwie możliwości, prawda? I tutaj apostoł Paweł mówi. W związku z tym, że dużo wcześniej coś zapisał w tym szóstym rozdziale, mówi tak teraz, zaś, uwolnienie. I wykazuje w całym tym fragmencie wcześniej, wykazuje, że człowiek jest niewolnikiem, jest sługą grzechu i potrzebuje kogoś, kto go z tego grzechu, z tej niewoli wyprowadzi i uwolni. Drodzy, powiem tak, jest błogosławiony człowiek, szczęśliwy dosłownie człowiek, któremu dana jest łaska, a wierzę, że ta łaska dana jest wszystkim ludziom pod niebem. Bo jest napisane w innym miejscu, że objawiła się łaska Boża Zbawienna dla wszystkich ludzi, dla wszystkich ludzi. A więc szczęśliwy człowiek. Który pozwala łasce Bożej, który pozwala Duchowi Świętemu, który działa w oparciu o łaskę, aby mógł zobaczyć, że jest w straszliwym położeniu, jest niewolnikiem grzechu, tego, czego Bóg nienawidzi. I jako taki nie może, wsta nie może podobać się Bogu. Gdy czytam ten list do Rzymian, to już w drugim rozdziale, i później w trzecim, aż do. Dalej do ósmego rozdziału możemy widzieć, że apostoł Paweł porusza kwestię grzechu w życiu człowieka, w twoim i w moim, w życiu każdego człowieka. Tych, którzy nas dzisiaj będą słuchać, czy za jakiś czas będą słuchać, jest to ogromny problem. Paweł mówi tak: gdy bowiem byliście sługami, niewolnikami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. W dwudziestym wierszu tego szóstego rozdziału. A więc dotąd, do, póki jestem niewolnikiem grzechu, sługą grzechu, jestem daleki od sprawiedliwości w oczach Boga. Inaczej mówiąc, jestem grzesznikiem, jestem niesprawiedliwym człowiekiem, chociaż w moich oczach mogę wyglądać przepięknie. Bo nie zrobiłem tego i tamtego i tamtego. Nikogo nie zabiłem, nie okradłem. Ale słowo Boże tutaj jest jedno, jednoznaczne, że każdy, jeśli nie zostanie wyzwolony mocą Boga, i podkreślam, dokonuje się to mocą Boga, nie naszym wysiłkiem, chceniem, chociaż to jest dobre chcenie, ale Bóg musi zaingerować, bo sami nie jesteśmy w stanie z tej niewoli się wydostać. Tak więc, gdy bowiem byliście niewolnikami, czytany był już fragment, wszyscy, czy to Żyd, czy to Grek, wszyscy są pod wpływem grzechu. Wszyscy. Grzech jest problemem każdego z nas, i dlatego Paweł napisał w trzecim rozdziale, wierszu dziesiątym: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Podkreślam, ani jednego. Ani jednego kolwiek by próbował mówić inaczej. Albo inaczej, kiedy człowiek mówi ja nie jestem taki zły, jak już słyszeliśmy, to chcę ci powiedzieć nie rozumiesz, nie masz światła, jak wielkie jest zepsucie w Twoim życiu. Jak bardzo jesteś oddalony od tego, co jest prawdą, bo prawda Boża brzmi jednoznacznie, ani jeden człowiek. Zrodzony z niewiasty nie jest wolny od grzechu, jest w niewoli grzechu. Dosłownie jest w tyranii grzechu. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Boga. Dwie rzeczy tutaj są niezwykle ważne. Kiedy o tym apostoł Paweł mówi: jesteś w oczach, jesteśmy w oczach świętego Boga niesprawiedliwymi. Jesteśmy w oczach świętego Boga Pozbawieni Jego chwały, Jego obecności. Jego nie ma w życiu grzesznika, chociaż to nie znaczy, że Jego opatrzności nie ma nad życiem grzesznika. I często bywa tak, że ludzie nie są świadomi, ale gdzieś tam w pewnym momencie uświadamiają sobie, że to Boża opatrzność sprawiła, że został w danym momencie swojego życia zachowany od śmierci, od wypadku. Że Bóg czuwał nad nim. I to jest prawdą. Ale Bóg czuwa, Bóg chroni i Bóg przemawia. Ktoś powiedział takie słowa, że cała ludzkość porusza się w dwóch pociągach albo siedzi w dwóch pociągach. Jeden pędzi na wieczne zatracenie, a drugi pędzi w drugą stronę do życia wiecznego. Ale te pociągi naszego życia, Zatrzymują się na stacjach naszego życia, w różnych sytuacjach naszego życia. Po to się zatrzymują, aby ci, którzy pędzą w tym pociągu na wieczne zatracenie, mogli z niego wysiąść i przesiąść się do tego, który pędzi ku żywotowi wiecznemu. Taka jest prawda. Grzech nie jest wymysłem religijnym, nie jest wymysłem chrześcijan, jest prawdą objawioną przez Boga. Jest stanem, w którym znajduje się człowiek. Nie jest pomyłką. Jak wielu ludzi mówi, no pomyliłem się. Oczywiście, że mogłeś się pomylić, ale to nie znaczy, że nie grzeszysz. Nawet nieświadomy grzech jest grzechem, prawda? Tak jak w świeckim prawie, nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwi, jeśli ktoś złamie to prawo. Po prostu poniesie konsekwencje. A więc grzech nie jest pomyłką, nie jest religijną tylko ideą, nie jest błędem czy genetycznym uwarunkowaniem, jakby niektórzy chcieli. No mam takie skłonności. I co ja z tym zrobię? O to chcę ci powiedzieć. Jest Bóg, który ma moc, aby nas wyzw wyzwolić od wszelkich złych skłonności. Mamy Boga, który jest w stanie zmienić całkowicie nasze pragnienia, nasze chcenia, bo ma moc dać Tobie i mnie nowe serce z nowymi pragnieniami. Grzech też nie jest owocem społecznych uwarunkowań. Bardzo często wielu ludzi myśli, jakby bierze to na karb tego, no, skoro urodziłem się, wybaczcie za to. Patologicznej rodzinie, gdzie jest przemoc, gdzie jest alkohol, gdzie są narkotyki i tak dalej, to dziecko mówi: To jest wina moich rodziców, że ja tak właśnie ich zacząłem naśladować i żyć tak jak oni. Ale chcę powiedzieć: Bóg mówi bardzo wyraźnie, że odpowiedzialność za Twoje, moje życie spoczywa bezpośrednio na mnie. Na tobie, to ty osobiście jesteś odpowiedzialny i nie możesz się wymówić sytuacją, w jakiej wzrastałeś, że byłeś otoczony, byłeś w tak złym środowisku i nie masz wyboru. Chcę powiedzieć jednoznacznie, oczywiście, że masz wybór. Kiedy czytam o historii Izraela, o królach izraelskich i judzkich, byłoby fajnie czytać tak, dobry król, dobry syn, ale nie zawsze takiego. Czytamy: Zły król, ale dobry syn. Czyli jakby wyszedł spod tego, co rodzic przekazał. Miał na tyle świadomości, determinacji, że on nie chce tak żyć, ale chce żyć z Bogiem, dla Boga i służyć Bogu. Nie ma zasady tutaj. Istotą grzechu. Wiecie, to, co. Istotą grzechu nie jest to, że tam robisz to czy tamto, co jest złe. To jest owoc. To jest owoc. Jeśli przeklinasz, kradniesz, kłamiesz, to jest owoc grzechu, który cię zniewolił. To on powoduje. To on to sprawia. I dlatego żyjesz, robisz tak, jak robisz. Istotą grzechu. To, co sprawia, że to jest grzechem, czego Bóg nienawidzi, dosłownie nienawidzi. Kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu. Jeżeli grzesznik nic z tym nie zrobi, nie skorzysta z tej propozycji łaski, usprawiedliwienia, którą Bóg chce nam dać, nie ma wyjścia. Istotą grzechu jest bunt człowieka wobec swego stwórcy i pana. Niechęć uznania władzy Boga nad swoim życiem. Lekceważeniem Boga i wyznaczonych przez Niego norm dla naszego życia. Inaczej mówiąc, mówisz Bogu: nie chcę twojego panowania w moim życiu. To jest istota. Śpiewaliśmy tu w jednej pieśni, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Wiesz, że zostałeś stworzony, jesteś na tej ziemi, bo Bóg tak chciał. Przez niego to się stało i dla niego. Ale on daje nam wybór. Tak jak aniołom dał wybór w niebie, tak nam, ludziom na ziemi, daje wybór, komu chcesz służyć, kogo chcesz uznać w swoim życiu za pana. Pamiętacie to podobieństwo o minach? Oto rozdał miny, odjechał, a później wysyła tych, którzy mają odebrać jakąś korzyść. Która, które powinny przynieść te miny w rękach tych, których zostawi. I w pewnym momencie oni zabijają jednego, później czy pobiją, ranią, w końcu syna zabijają. I mówią tak, nie chcemy, aby ten nad nami panował. Nie chcemy, aby ten nad nami panował. Psalm drugi, który jest cytowany w tym rozdziale z dzieł apostolskich, które czytaliśmy, ja go może przeczytam, to jest istota tego, co Bóg nazywa grzechem, co jest istotą grzechu, i dlatego grzech jest czymś tak wstrętnym. Możesz go ubrać w niesamowite, cudowne Twoje słowa, uczynki, uprzejmość, nie wiadomo co, ale jeżeli tam wewnątrz ciągle nie jesteś poddany, nie uznajesz władzy Chrystusa nad swoim życiem, jesteś ciągle niewolnikiem. Grzechu w swoim życiu. Więcej, jesteś człowiekiem, który wyraźnie mówi Bogu, nie dla twojej władzy w moim życiu. Nie. Psalm drugi mówi tak: Dlaczego zbuntowały się narody? A ludy radzą daremnie, powstają ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i jego pomazańcowi. Zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Pan widzi z nieba ich śmieszność, patrzy na nich z politowaniem. O co chodzi? To jest właśnie to, co ludzkość robi. Nie chcemy, aby on nad nami panował. Zerwijmy wszelkie więzy, wszelkie ograniczenia, wszelkie przykazania, wszelkie zasady, które on ustalił, bo my chcemy sami decydować o tym, co jest dobre, a co, co nie. To jest, to jest grzech, hamartia. Minięcie się całkowicie z celem, który Bóg wyznaczył człowiekowi, każdemu człowiekowi, abyśmy żyli dla niego, służyli jemu. Ale człowiek mówi, ale ja tego nie chcę. Czym jest nawrócenie? Właśnie tym, że ty abdykujesz, twoje ja abdykuję. Mówisz, już nie ja, panie, ale ty teraz rządź w moim życiu. Tym jest nawrócenie. Tak więc wszyscy zgrzeszyli, i to, to słowo, Dawid mówi tak, w grzechu poczęła mnie moja matka. A pierwszy list Piotra mówi tak, kiedy pisze na temat krwi Jezusa Chrystusa, ja może to przeczytam, bo chciałbym to, mia... żeby to zostało dobrze oddane. Że nie srebrem, nie złotem zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, odziedziczonego po ojcach. A więc grzech wprowadził całą ludzkość i nas w duchową śmierć, w duchową ślepotę. Człowiek tego nie widzi. Człowiek tego nie widzi. Rozmawiałem niedawno z jednym, bardzo fajnym człowiekiem. No skoro Pan był tak w porządku i w szkole, i w domu, i w pracy, czy. To z czego Pan się musiał nawracać? Z czego? No właśnie. No właśnie. Dlatego, że to nie Bóg był w centrum mojego życia. Ale moje ja było w centrum mojego życia. A więc możesz być bardzo porządnym człowiekiem. Ale jeśli Chrystus nie jest na pierwszym miejscu, i Bóg nie jest na pierwszym miejscu, i on nie jest źródłem usprawiedliwienia, jesteś ciągle niewolnikiem grzechu. Hamartia to jest minąć się z celem. Bóg mówi jedno: jesteś grzesznikiem, a grzesznik mówi: Absolutnie jestem dobrym człowiekiem. Ta, to słowo grzech, hamartia, najczęściej używane w Nowym Testamencie oznacza bunt i pychę człowieka. Bunt i pycha. Dążenie do czegoś poza to, co jest osiągalne. Człowiek próbuje być ponad albo zrównać się z Bogiem. Samowolę i bezprawie. Aktywne działanie przeciw prawu i jego lekceważenie. To jest tahamartia. Nowy Testament używa też innych słów, mówiąc używając słowa adikia, czyli niesprawiedliwość i nieprawość. Poneria, niegodziwość. Zło, to słowo poneria to jest niegodziwość, ale też zło polegające na złośliwości lub zepsuciu, które jest w życiu człowieka. To słowo Poneria jest użyte przy tym obrazie podobieństwie o talentach. Jezus mówi do tego, który zakopał swój talent. Słuchajcie, to, to nie był jakiś alkoholik, to nie był jakiś zniewolony narkotykami człowiek. Nie, on znał. Zakopał talent i pan przyszedł i mówi do niego: Ty niegodziwy sługo, poneredule, niegodziwy. Czyli możemy widzieć, że Niegodziwością z naszej strony jest, kiedy zakopujemy talenty, możliwości, nie służymy tym, kim jesteśmy Bogu. To jest niegodziwość. Że, będąc chrześcijaninem, nadal próbujemy żyć dla samych siebie. To jest niegodziwość. Język grecki też używa takich słów jak parabaziz i paraptoma. Oboje oznaczają przestępstwo, występek, dosłownie przekroczenie ustalonej granicy. Bóg wyznacza granice. Dla nas jako chrześcijan i dla całej ludzkości Bóg wyznacza granice. Grzech polega na tym, że buntując się przeciw Bogu, przekraczamy granice, które On ustalił dla nas, ludzi. Zerwijmy więzy. Dla tych ludzi to są więzy. A dla tych, którzy znają Boga, to jest ochrona, że on ustala granice. Bo wie, czym grozi przekroczenie tych granic swojej arogancji, swojej, swojej pysze. Drodzy, John Stott napisał w swojej książce Krzyż Chrystusa coś takiego. W każdym przypadku istnieje jakieś obiektywne kryterium, norma, której nie spełniamy. Czy też granica, którą rozmyślnie przekraczamy? Pismo Święte uczy nas, że to kryterium, ten ideał został ustalony przez samego Boga. A jednak niewolnik grzechu ustawicznie narusza te granice i przekracza w swoim buncie, bardziej lub mniej świadomym, ale przekracza. Wiecie? Apostoł Paweł, zanim się nawrócił, przekraczał granicę myśląc, że służy Bogu. Ale on tak mówi w pewnym momencie, ale czyniłem to w nieświadomości. Tego nie usprawiedliwiało przed tym, co robił. Ale jedna była bardzo ważna rzecz, on nie robił to rozmyślnie, w sensie takim arogancji wobec Boga. On myślał, że w ten sposób służy Bogu. Zupełnie inaczej. To wygląda. Czymś innym się kierował, a jednak przekraczał granice. I nie jest to tylko prawo, te granice, to prawo, które Bóg ustalił dla nas, ludzi, nie jest to tylko prawo Jego własnej istoty, ale także naszej ludzkiej istoty, gdyż stworzeni zostaliśmy na obraz Boga. I te prawa są tam wypisane gdzieś głęboko w sumieniu człowieka. List do Rzymian nam o tym mówi. Drugi rozdział, wiersz piętnasty. Często poganie, którzy nie znają Boga, żyją. On tak pisze w liście do Rzymian: żyją lepiej niż ci, którzy poznali prawo Boże, bo te, to prawo jest w ich sumieniu. I Bóg to wszystko widzi. Jak mówiłem na temat sądu, Boży sąd, będzie sprawiedliwy i będzie adekwatny do znajomości, którą mieliśmy, czy też możliwości poznania prawdy. Grzech zatem jest dopuszczeniem się przestępstwa, występkiem przeciw naszemu najwyższemu dobru, jak i władzy i miłości samego Boga. Tym właśnie jest grzech. Chodzi o to, żebyśmy nie pomniejszali wagi, powagi grzechu. Ten grzech jest obecny w całym świecie. Nikt z ludzi nie będzie potępiony z powodu grzechu Adama. O tym pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, list do Efezjan. Nie. Chociaż w Adamie wszyscy umieramy, umarliśmy duchowo. Ale będziemy osądzeni, potępieni z powodu własnych grzechów. Bo nikt z nas nie jest w stanie tego. Ciągu grzeszności w nas sam zniszczyć. Potrzebujemy zbawiciela. Świętego Boga, który pochyli się nad nami i który wyzwoli nas swoją mocą z niewoli grzechu. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, od buntu. Wyzwoleni od własnego ja, od tego, że ty chcesz, żeby ci nawet Bóg nie przeszkadzał w twoim własnym życiu, bo chcesz go sobie sam poukładać tak, jak uważasz. To jest ta esencja. Ale Chrystus został posłany z powodu grzechu. Żaden człowiek nie był w stanie rozwiązać problemu. Święta Bożego Narodzenia, śpiewamy kolendy, świętujemy przyjście Chrystusa pierwsze na ziemię. Mateusz mówi tak w pierwszym rozdziale, w wierszu 21: A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. On zbawi lud swój od grzechów jego. Już samo imię Jezus jest tutaj profetyczne. Jachwę zbawia, Jachwę ocala. Urodzisz syna. I on się narodził, przyszedł dwa tysiące lat temu. A więc odkupienie z naszych grzechów, usprawiedliwienie, uświęcenie jest całkowicie dziełem Boga w nas. Świadomie to mówię. Niesprawiedliwy może stać się sprawiedliwy w Chrystusie. Nieświęty staje się święty w Chrystusie. A więc nie ten, który potrzebował odkupienia, zostaje odkupiony i dług wina wobec Boga zostaje mu przebaczona. Drodzy, i nie dzieje się to w sposób automatyczny. Chrystus oddał życie, ale zbawienie Twoje i moje nie dzieje, nie dokonuje się w sposób automatyczny. Każdy z nas. Musi podjąć decyzję, czy chce łaski, usprawiedliwienia, przebaczenia, czy nie. I, wiecie, to jest zdumiewające, ale to działanie zbawcze Boga jest niesam, niezwykle proste. Kiedy człowiek przychodzi do Boga, taki, jaki jest brudny, pokonany przez grzech, Skruszone ma serce, boleje nie nad konsekwencjami, boleje nad grzechem w swoim życiu, w tym, że jest tyle zła w nim samym i on nie może sobie poradzić. I kiedy taki przychodzi, zdemaskowany, sam przez, przed sobą, idzie do Boga i mówi: Boże, ratuj mnie. Tyle, tylko i aż tyle. Prosta rzecz i kiedy człowiek robi to w sposób szczery, uczciwy przed Bogiem i sobą, nagle doświadcza czegoś o czym nie miał pojęcia, niezwykłej mocy Bożej w swoim życiu. Amen. Halleluja. Wiecie, najwięksi grzesznicy, najbardziej zniewoleni przez różne grzechy i nieprawości zostają, jeżeli jest Przychodzą z tym wszystkim tacy jak są przed oblicze Stwórcy, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dostępują nie tylko przebaczenia, ale Bóg udziela im mocy do nowego świętego życia. Teraz zaś uwolnieni od grzechu, wy, którzy przyszliście do Boga ze skruszonym sercem. Z pragnieniem poddania siebie Bogu. Przecież możesz powiedzieć, i słuchajcie, to jest niezwykle ważne w nawróceniu. Nawrócenie nie zawsze w taki sam sposób się dokonuje, w różnoraki sposób, ale jest tam skruszone serce, jest ta chęć poddania się Bogu. I kiedy wyznasz, słuchajcie, kiedy wyznasz, Boże, we mnie jest tak wiele rzeczy, które się buntuje przeciw Tobie. Ale pomóż mi, pomóż mi, zbaw mnie od tej siły grzechu w moim życiu, od tego mojego egoizmu, od tego mojego ja, od tego, co nie chce się Tobie poddać. I wtedy Bóg wkracza. Bo przecież Chrystus przyszedł, aby nas wybawić od mocy grzechu. Aby więcej grzech nad nami nie panował. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Wszystko, co stare, przeminęło, wszystko stało się nowym, zupełnie nowym. Co się narodziło z ducha, jest duchem, co się narodziło z ciała, jest ciałem, mówi Jezus, do bardzo religijnego i to nie w złym znaczeniu słowa człowieka, pobożnego człowieka, szanującego Boga i słowo człowieka, do nikodema. Nikodemie, jeśli nie narodzisz się z ducha, nie zobaczysz nawet Bożego Królestwa. A Paweł w liście do Koralsa mówi tak: Dziękując Ojcu, który nas zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości. On nas uczynił zdolnymi. Ja mogłem przyjść tylko jako zbankrutowany w swoim życiu grzesznik. On mnie uczynił zdolnym, nie tylko, że mi przebaczył, ale uczynił, uczynił ciebie i mnie zdolnym do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości. I dalej, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego. To się dzieje mocą Boga nie Twoją i nie moją. A więc możesz przyjść do Jezusa dzisiaj, teraz i powiedzieć: Panie, zbaw mnie, zacznij wołać do Boga, i On Cię usłyszy, i On odpowie na Twoją szczerą modlitwę. Tak więc zbawienie jest dziełem Boga, dokonanym w Chrystusie Jezusie, którego ty i ja możemy przyjąć lub odrzucić, przyjąć i żyć, lub odrzucić i zginąć. Uwolnieni alkoholicy, dobrzy ludzie, różnej maści przestępcy, wszyscy potrzebujemy zbawienia. Są takie <laughs> ciekawe słowa. Paweł pisze do zboru. W Koryncie, kiedy mówi na temat grzechu, mówi tak, ale czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą, i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, zdziercy, nie odziedziczą Królestwa Bożego i dalej pisze a takimi właśnie niektórzy z was byli obmyliście się jednak doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Naszego Boga niesamowicie wielkie zboże Boże ja dzisiaj jeszcze rano jak to nad tym rozmyślałem niektórzy z was byliście takimi i tu są, cała gama różnych grzechów jest wymieniona. A, co a inni nie popełnili takich grzechów. Ale czy to znaczy, że nie potrzebowali łaski i zbawienia? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Bo nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ale teraz zaś wyzwoleni od grzechu. Wiecie, to jest dobry początek. Wyzwolony przez moc Bożą. Przez... Jezusa Chrystusa, przez moc ducha świętego, jestem wyzwolony z niewoli grzechu. Ty i ja, Amen. Nie jesteś już grzesznikiem. Jesteś usprawiedliwiony. Wiecie, jak zaczyna się list do Koryntian, pierwszy, list do Kolosan? Niektórzy ludzie myślą, że kwestia przychodzenia czy mówienia do świętych to są ci, którzy pomarli. Nie, my z nimi nie mamy mieć. Kontaktu. Oni są u Pana. List do Koryntian zaczyna się tak: do tych, którzy niegdyś byli cudzołożnikami, nierządnikami i tak dalej, i tak dalej, oszczercami. On pisze tak: do Kościoła Bożego w Koryncie, do poświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych. To już jest zupełnie przeniesieni. Z ciemności do światła, ze śmierci do życia, i w oczach Boga, przez łaskę, przez krew Jezusa, przez moc Ducha Świętego, Ty i ja, jesteśmy już zupełnie inni. Boży lud, jak już słyszeliśmy, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud drogo nabyty. A więc byłoby czymś niefajnym, kiedy jesteś wyzwolony od grzechu. Abyś był znaleziony w grzechach. Nie? Dlatego teraz zaś wyzwoleni, i widzę, że będę musiał kończyć powoli. Ale postaram się jeszcze coś powiedzieć. Oddani w służbę Bogu albo w niewolę Bogu. Słuchajcie, przez łaskę Ty i ja zostaliśmy uwolnieni od mocy grzechu i oddajemy, oddajemy. To jest dobrowolne. W wyniku nawrócenia tej świadomości, kim jest Bóg, dobrowolnie, nie na siłę, nie wbrew sobie, bo wtedy też nie będę uwolniony od grzechu, skoro dalej w nim chcę trwać. Oddajemy się w niewolę, w służbę Bogu. Nie jestem wyzwolony od grzechu, aby dalej żyć dla siebie. Jestem wyzwolony od grzechu, aby teraz służyć, być niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, oddałem całego siebie, to kim jestem i co mam. Oddałem Jezusowi Chrystusowi. Dlatego jest napisane, żebyśmy niczego nie nazywali swoim. Jest to Pana. Jest to Pana. A więc uwolnieni od grzechu, dobrowolnie z miłości, z wdzięczności, oddajemy się, bo głównie wolę na służbę. Teraz chcemy Jemu służyć, a nie już tym cielesnym grzesznym pragnieniom. Dawid wykonał to, co Boże wyroki wobec niego postanowiły. Tak ja parafrazuję ten tekst. Chciałbym, żeby. Epitafił na moim grobie, czy jeśli ten był napisane, wykonał wyroki Boże. Zrobił to, co Bóg chciał. Inaczej mówiąc, był posłuszny. Przecież ten nowy człowiek zaczyna się modlić. Dosłownie modlić się, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli przede wszystkim, czy pierwsze w moim życiu, niech się spełni. Biblia nazywa nas, apostoł Piotr nazywa nas sługami Bożymi. Miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli. Lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu. A więc nie muszę już robić czegoś, czego nienawidziłem, a byłem wręcz przez ten grzech zdominowany i on mnie zniewalał. Teraz zaś wyzwolony, oddany jestem w niewolę Chrystusowi, w służbę Chrystusowi i mam uważać samego siebie. Że już nie żyję dla samego siebie, lecz dla tego, który za mnie umarł i został wzbudzony. To jest mój cel, jeżeli mówimy o nowym stworzeniu. A więc zaczynam pytać, Panie, co chcesz, abym czynił? Przedtem mnie to nie interesowało. Co chcesz, abym czynił? Pierwszy Koryntian, szósty rozdział, mówi tak dalej. Szósty rozdział wiersz 19 Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? oraz że już nie należycie do siebie samych. Gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Wiesz, że już nie należysz do samego siebie. Wiesz, że to kim jesteś i co masz, stałeś się z łaski Bożej, sługą, niewolnikiem Chrystusa, czy tak patrzymy na siebie? Już nie to, co ja chcę, ale co On chce? Jaka jest Jego wola? Moje ciało jest świątynią ducha, już nie należy do mnie. Dzisiaj to jest popularne. Nikt mi nie będzie mówił, co ja robię ze swoim ciałem. To są te linie graniczne, które ludzie łamią. A Bóg dla naszego dobra postawił te linie, abyśmy ich nie przekraczali. Dopóki się buntujemy przeciw Bogu, będziemy je przekraczać ku własnej zgubie. Ale Bóg mówi: zatrzymaj się, przyjdź do mnie, a ja dam ci nowe serce, nowe pragnienia. Zupełnie w przeciwnym kierunku to wszystko podąży, i będziesz w pełni szczęśliwy, bo odnajdziesz sens swojego życia i istnienia. Trzecia rzecz niezwykle ważna. Kiedy zostałem wyzwolony od grzechu, stałem się sługą Bożym. Mam teraz korzyść w poświęceniu. Inne tłumaczenia mówią, że mamy pożytek w poświęceniu, czy też trwamy w uświęceniu, bo chciałbym zwrócić uwagę, że ta część jest niezwykle ważna, ale tym zajmę się innym razem. Jest niezwykle ważna. Chrześcijanin, który jest święty, musi pilnować swojego życia w świętości, co Biblia nazywa uświęceniem, bez którego nie, oglądamy, nie będziemy oglądać Pana. Będąc zbawiony, będąc wyzwolony, teraz powinienem robić wszystko z łaski Bożej, w mocy Ducha, z Jego pomocą, aby moje życie było zachowane w czystości i świętości. To jest nasza odpowiedzialność. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Ja przerwę w tym miejscu, ale jest to wystarczające, aby każdy, który rozumie, który słucha i rozumie, mógł powiedzieć Panie, wszystko poddaję Tobie. Cokolwiek jeszcze było nie poddane poddaje Tobie. A może jest ktoś dzisiaj, który. Ciągle gdzieś tam wewnętrznie opiera się temu, temu Bożemu wezwaniu do zbawienia, do uratowania, do tego, żebyś porzucił grzech i uznał Jezusa Panem w swoim życiu. To tutaj wymagana jest tylko szczerość, uczciwość przed samym sobą i przed Bogiem. Ale kiedy zaczniesz wołać do Boga. Jeżeli to jest szczere i będziesz wołał, mając świadomość, że jeśli tego nie zrobisz, na pewno zginiesz, bo tak mówi Jego Słowo. Jeśli będziesz wołał, On wyciągnie rękę i On cię zbawi, On ci przebaczy i da ci moc do nowego, wspaniałego życia z Nim. I cel będzie przed Tobą, którym jest życie wieczne. Panie, dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Dziękujemy Ci, że jesteś tutaj, że miłujesz każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, że posyłasz Słowo swoje święte do życia każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. Dziękujemy Ci, że nas uczyniłeś wolnymi, Panie, że nie musimy żyć w grzechu, Panie, ale jesteśmy uwolnieni od wszelkiego grzechu, od Jego mocy. Przez Twoją łaskę, przez Twoje odkupienie na krzyżu i przez moc Ducha Świętego, którego dałeś każdemu z nas, abyśmy mogli wydawać dobry owoc, owoc ducha, a nie owoc grzechu i nieprawości. Panie, dziękuję Ci, że Ty dokonujesz tak wielkiego dzieła i też modlę się dzisiaj o każdego, który jeszcze z tej decyzji pojednania z Tobą nie podjął. Ty widzisz każdego z nas na tym miejscu, każde serce. Panie proszę Cię, przemawiaj z całą mocą, aby każdy, każdy tutaj, który tutaj jest, mógł zobaczyć ten ogrom Twojej łaski i miłości. Ja aby odwrócił się od swojego ja i swoje życie oddał w Twoje ręce dla swojego ratunku. Tak w imieniu Jezusa, to się teraz modlimy razem. I błogosławimy, Panie, siebie nawzajem. Halleluja. Gdziekolwiek ktoś jest, jeżeli ktokolwiek słucha dzisiaj tego zwiastowania, wezwij imienia Bożego, imienia Jezus. Szczerze, a Bóg Ci przebaczy. Oddaj Mu swoje życie i uznaj Jezusa swoim Panem, a Bóg Ci przebaczy i uwolni. Od wszelkiego grzechu. Amen.